Eluwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Milionowicach. Mordeczki, słuchajcie, oczywiście dzisiaj będziemy robić same bardzo ważne rzeczy, ale zaczniemy od czegoś, tak naprawdę nie wiem od czego. Elvisa do mnie powiedział, że gościu, musimy się spotkać przy kiciu, przy pace, przy więzieniu, bo on ma coś mi ważnego do powiedzenia. Nie powiedział co, nie wiem o co chodzi, ale słuchajcie, jako prezydent uczciwy wysłucham go, a wy będziecie mi towarzyszyć dzisiaj. Także słuchajcie, no mam nadzieję, że Elvisa tylko nie odwali czegoś, bo to jest taki gość, że wszystkiego można się spodziewać. No ale dobra, najpierw idźmy i go wysłuchajmy, tylko że go tutaj nie ma, tak za bardzo, powiem wam szczerze. Ej, tak serio go tutaj nie ma, halo. On miał być, mieliśmy być przy więzieniu. Dobra, jest, słuchajcie, Elvisa, także zanim do niego pójdziemy, przypomnę wam o tym, że dzisiaj, czyli w niedzielę, będzie live'ik o godzinie 20. Elvisa! Elvisa! Mów, kontynuuj. Dobra, czyli tak, dzisiaj live'ik o 20, dlatego zostawcie suba, żeby nie przegapić tego oczywiście live'ika. No i musi być 200 tysięcy subów, mordy, dzisiaj jest niedziela, musi być dzisiaj 200 koła. Jeżeli nie będzie 200 koła, to wtedy zobaczycie, ale będzie bardzo źle, bo tylko pały nie subskrybują. O! Kto nie skacze, ten jest pałą, czyli kto nie... No wiadomo, co chodzi, mordy, zostawcie suba, bo inaczej po prostu spłoniecie, tak. Jest tak gorąco, że po prostu spłoniecie. Dobra, Elvisa. Kill off, mówię! Co ty odwalasz, stary?! Dawaj kill off! Nie mam. Dawaj kill off! Nie mam kill offa! Powiedziałem, dawaj kill off. Ale stary, nie mam kill offa, mam tylko kosę. Bom! 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 Stary, jestem prezydentem, czemu ty mnie atakujesz, stary? Co ty odwalasz, czemu ty... Zbroję bierz do mnie! Czemu ty zabudowałeś? Oddawaj miecz i zbroję! A po czemu miałbym ci oddać zbroję? Mieczek to se weź. Stary, jestem prezydentem, żeby rządzić w tym mieście nie potrzebuję siły, bo ja mam tutaj siłę, w głowie. Ja mam w... Stary! Zbroja, czekam. Zbroja. Nie oddam ci zbroi, bo to jest moja, wiesz o co chodzi, to jest moja zbroja taka prezydencka. Ile masz HP? Mam całe życie. Stary, pół serca! Mordo, porąbało cię! Dlaczego? Ale dlaczego? Dajesz zbroję, bez dyskusji. Zaraz stary, to jest napad na prezydenta? Nie. Tak, to jest zamach... Przyjaciele na zawsze, przyjaciele. Okej. Okay. To jest zamach stanu. Zbroja. To jest zamach stanu, mordy, pomocy. Idziemy. Stary. Idziemy, kangurze. Dobra, całe szczęście, że zachowałem sobie kill off. Elvisa tego nie słyszy. Elvisa. Całe szczęście, że zachowałem sobie kill off, ale Elvisa tego nie słyszy. Ej! Kill off dajesz. Elvisa, nie mam kill offa. Nie mam. To był żart? Elvisa, nie mam kill offa. Słyszałem to. Elvisa, nie mam kill offa, mówię cię przecież, no! No oddaj ten... Nie wiem. Nie, naprawdę, stary, nie mam. Dobra, nie. dobra, co my tutaj robimy? Czemu mnie tutaj przywiązać? Stary, ja mam... Zaraz się wszystko ja mam obowiązki prezydenta. Muszę, stary, właśnie robić plan, jak zniszczyć całą ludzkość. Znaczy, jak uratować agenta. Muszę robić, stary, plan, także... Dobrze. A więc teraz tak. Co ty... Co my robimy, stary? Co my... Dobrze, a więc tak, panie Maciochu... Co my robimy? W imieniu całego miasta i wszystkich mieszkańców panu dziękujemy za pańską służbę. O czym ty mówisz, stary? Co jest grane? Ej! Nie, dobra. A teraz proszę to podpisać. Ej, poromało typa, dobra, słuchajcie, weźmiemy. To jest dobrze, dobra tabliczka akurat. Nie wiem, kto to napisał, ale bardzo propsuję. Siedzę za niewinność. Elvisa, siedzę. Ja nie wiem, czy to jest jakieś podpisać, mówię, dziwne rzeczy. Dobra, mordy, słuchajcie, zaraz sobie to przeczytamy, ale zanim to pamiętajcie, żeby wbić na mój dodatkowy kanał, który jest w opisie i w prawym górnym rogu. Tam też są codziennie odcinki z Minecraft Survival. No i jeżeli ktoś nie zostawił suba, to w tym momencie ma ostatnie 3 sekundy, bo jeżeli nie, to inaczej po prostu spłonie na tej żarówie, która jest za oknem. Jak wyjdziecie, to po prostu, słuchajcie, będzie wam za gorąco. A jak zostawicie suba, to wtedy będziecie czuli taki powiew świeżości. Dobra, 3 sekundy, 3, 2, 1, okej, dobra, Elvisa, ty się dobrze bawisz? Pytasz na głos i podpisujesz. O kurde, stary, to jest dużo treści, dobra, ale okej. Mniejszym ogłaszam, że pan, szanowny pan Elvisa, szanowny pan prezydent, Macioch Cox zostaje pozbawiony prezydentury? A jego tak miejsce jest, zajmie... P to jest skrót od Pała, tak? Pała Elvisa Cox. To jest jakaś bzdura, słuchajcie. Ministrem zdrowia zostaje... Doktor Władysław Kolanko. Tak jest. Były prezydent zostaje wyrzucony z Milionowic przez dokładnie swoje przekręty, kłamstwa i łamanie konstytucji. O wpyte. No i co? Karma wraca, panie Maciochu. Dziękuję panu bardzo. Ej, ale stary, nie! Poczekaj, tak nie może być, stary. Ja mam tutaj paszport, który po prostu pokazuje, że jestem obywatelem Milionowic. Nie mogę zostać wyciągnięty. No stary, no właśnie go pokazałem do kamerki, stary.
No, ja mam taki fizyczny, nie elektroniczny. Nie. Ja mam taki prawdziwy paszport, który mnie uprawnia, także nie możesz mnie wyrzucić. Dobrze, a więc teraz tak. O. Sądu Najwyższego miałem. A stary się popłakałem. Nie, tak naprawdę to alergia, słuchajcie. Napiszcie, kto ma alergię wczoraj. Bo my to nagrywamy oczywiście dzień, słuchajcie, wcześniej. To napiszcie, kto miał alergię, bo ja mam dzisiaj potężną. Dobra, Elvis, to co jest grane, no? W imieniu Sądu Najwyższego Miasta Milionowice wskazuje pana Maciecha Koksa na 5 dni bezwzględnego więzienia oraz po wyjściu na wolność bezdyskusyjne opuszczenie miasta. Co? I dożywotnie zakaz powrotu do miasta. Czy ja jest... Nie, co? Jestem wyrzucony z miasta? Nie, stary, nie zrobiłbyś tego, nie. Nie. Nie ma opcji. Czyli co, ja mam przez 5 dni siedzieć w kiciu tylko po to, żeby potem zostać wyrzuconym z miasta. Tak jest. Stary, to może już teraz mnie wyrzuć, przecież to ma więcej sensu, no. Nie, a zaraz daj mi... To jest porąbane. Podpisane, podpisz go i mi go oddaj. Dobra, podpiszę go, słuchaj. Dobra, stary, podpisane jest. Własnoręcznie do rąk własnych list otrzymuje pan Elviso. Także na drugiej stronie się podpisałem, no bo nie było miejsca na pierwszej, także wiesz, o co chodzi. Co ty odwalasz? To jest znęcanie się nad więźniami. Nie możesz. Ja jestem spokojny, opanowany. Po prostu czekam na swój podpis, Maciach, i pójdę sobie stąd. O, ładnie zostawiałeś. Wiesz co, stary, powiem ci tak. Ty chcesz nieuczciwie przyjąć władzę nad Milionowicami, ale ci się to nie uda. Bo ja wygrałem uczciwe wybory. Napisałem Maciech. Maciek oczywiście. Dobra, trzymaj to. Dziękuję. Elvis, to jesteś z siebie dumny? Okej, a teraz tak. Miasto się na tobie zemści, bo miasto wie, że Maciek jest najlepszym prezydentem, najlepszym wyborem na prezydenta, a Elvis, ty po prostu jesteś tak żądny władzy, że ty nie dość, że mnie... A teraz podpisz to? Nielegalnie mnie tutaj wrzuciłeś, to jeszcze mnie, stary, wyrzucasz z Milionowic, ja jestem prezydentem, ty mnie wyrzucasz z mojego miasta. Dam sobie radę. Oświadczam, że... Jest pał. Poczekajcie, bo tutaj jest błąd. Oświadczam, że Elviso jest pał. O, stary, teraz poprawione, teraz jest dobrze, stary. Teraz jest dobrze! Co, Elviso? Dziękuję bardzo za pańskie poświęcenie dla miasta. No i co? Widzimy się na 5 dni. To jest dla pana oczywiście jedzonko. Dobra, stary. To jest dla pana krata, którą pan... Wiesz co, do widzenia, nie chcę mi się z tobą gadać nawet. Do widzenia. Ty, co, zostawię mu jeszcze, słuchajcie, notatkę jakąś? To jest... Nie, mordy, tego jest za wiele, słuchajcie. On mnie tu zaciągnął. Ja nie wiem totalnie, jak on sobie to wyobraża, że jakby, czy on sobie naprawdę myśli, że ja bym chciał sobie prezydenta Maciocha wrzucić do więzienia, to sobie go wrzucę, spoko. Nie, sorry, ale tak to nie działa. Nie mam co prawda kilofa, ale słuchajcie, pała Elviso nie przewidział tego, że mam jedną płytkę naciskową żelazną i 19,5 płytek naciskowych złotych. Także... No to nie będzie problem wyjść stąd tak naprawdę, tylko pytanie, czy złoto... Słuchajcie, czy ja mogę czy ja złotą naciskam? Tak. Jak najbardziej. A żelazną też? Pyk. Dobra, słuchajcie. Ja sobie wychodzę jakby nigdy nic. O kurde, co on tutaj zrobił? Jak on to zrobił? Stąd się nie da wyjść. Dobra, wyjście da. Także mordę. My z godnością wychodzimy stąd. Oczywiście nie będziemy opuszczać miasta. To by był absurd jakiś, słuchajcie. Wow! What? Ej, gdzie ja się odrodziłem? Słuchaj, ej! Dobra, słuchajcie, gdzie ja jestem tak naprawdę? O kurde, słuchajcie, muszę się stąd wydostać i iść porozmawiać z Elvisem. Mordeczki, udało mi się dostać do więzienia. Widzę, że Elviso pilnuje moich przedmiotów, idę do niego i powiem mu, co o tym wszystkim sądzę. Elviso! Elviso, co ty odwalasz, stary? Przecież ja nie mam zbroi, nie mam miecza. Bierz itemki do celi w tym momencie. Stary! Dnia. Idziesz tam, ja jestem miłosiernym człowiekiem, ale proszę tylko o jedną rzecz. Tam stary, i będzie spokój. Ale co ty odwaliłeś? Ja jestem nieuzbrojony, czekaj, jestem bezbronny, a ty mnie tak se po prostu załatwiłeś? No wiesz, są ludzie i są maciochy. A są ludzie i są pały, no, takie jak ty. Jednak pójdziemy na samą górę do tej celi bedrockowej i tam cię dzisiaj zamkniemy. Czemu stary, ale to jest bezprawne. Czas? Stary, ja nic nie zrobiłem nikomu. Okradłeś nasze miasto. W jaki sposób? Cały budżet zniszczył. A masz dowody na to, czy to jest po prostu twoje domysły? Nie potrzebuję dowodów. Słuchajcie, mogę sobie wrzucać do więzienia ludzi bez dowodów. No jasne, stary. Gdyby świat funkcjonował twoją logiką, to on by już nie istniał po prostu, stary. Ty jesteś tak bez światła teraz. Jesteś tak głupi, stary. No nie wierzę w ciebie po prostu. No to mów sobie, teraz nawet nie słucham. Ja tylko tutaj właśnie działam i robię to, co muszę. Stary, ale to nie musisz, to jest bezprawne działanie. Bezprawne, a więc teraz tak. Raz, dwa, trzy pary drzwi. O kurde.
Tak samo, ale wiesz co, ale to jest, ale słuchaj, jeżeli ja mam naprawdę zostać wydalony z Milanowic, co oczywiście nie dojdzie do skutku, nie ma takiej opcji, to przynajmniej mnie wyrzuci już teraz, no. Co? Masz te drzwi, stary, czemu ja mam siedzieć teraz w więzieniu tylko po to, żeby potem zostać wyrzuconym? To idziemy. Dajesz, co idziemy? Chodź. To idziemy, no. Czy nie idziemy? Tak, zaraz idziemy, zaraz za mną. Nie, nie, to ja już wolę zostać tutaj. Nie, to mi się podoba w tej celi. Oko. Nie, to ja już wolę zostać... Jak to za 5 dni, Elviso? No bez przesady. Mówiłeś, że teraz też to masz to opuścić, tak? Mamy naprawdę teraz, słuchajcie, przesrane mordy. Dobra, Elviso, czy ty tu jesteś jeszcze? Tak. To tak, sobie tak. Już idź stąd. Dobrze. Idź sobie stąd, do widzenia, nie chcę cię. Przyjacielu. Jaki przyjacielu, chyba przyjagubku. Dobra, mordy, powiem wam tak, sytuacja jest naprawdę napięta i nie do końca wiem, co zrobić. Elviso, no, zdaje się być zdeterminowany w takim uziemieniu mnie, ale ja mam pomysł, słuchajcie, uciekniemy stąd, uciekniemy teraz z tej celi, ale nie wydostaniemy się do Milanowic, tylko po prostu uciekniemy gdzieś, słuchajcie, za Milanowice, zbierzemy, na przykład może do Bobowic. O, nie mam, to jest takie, nie mam pomysłu, to jest, słuchajcie, taka propozycja. Zbierzemy itemki, bo na pewno gdzieś w Bobowicach są dobre itemki i zaatakujemy Milanowice po to, żeby po prostu je przejąć, bo Elviso! Co tu się dzieje? O kurde, słuchajcie, ej, tu jest wyjście. Tu jest wyjście. Elviso! Elviso, co ty odwalasz teraz? Wow! Ej, co ty robisz, stary? Ręce do góry, ręce do góry! Stary! Śniadanie. Jakie śniadanie, stary, co ty odwalasz? Śniadanie. Nie, jemy. Zostaw mnie tu, ja mówiłem, że chcę być tutaj sam! Okej, okay, to się... Zostaw mnie tutaj i wynocha mi stąd! Trzymaj się! No do widzenia, stary, a tu jest tylko jedna para drzwi, coś biednie to zrobiłeś, stary. Oj. Coś biednie, nie no, dałbyś ze 3 chociaż, stary, no. A spoko, jak chcesz. Dałbyś ze 3, ale proszę mnie zostawić potem, proszę. O kurde. O kurde, zrobił obsa. O wpytę. Dobra, słuchajcie, tu nie ma obsa, w każdym razie mój plan jest taki, uciekamy z tej celi, zdobywamy itemki i atakujemy Milanowice po to, żeby je przejąć i uratować. Nie wiadomo, jakie Elviso ma plany, a wiadomo, że ja mam dobre plany, także... Także mordy. Team Macioch! Musimy się stąd tylko wydostać. Oczywiście bierzemy półpytki, których mam nadal masakrycznie dużo. Teraz tak, jedno. O nie. O nie! Jestem uwięziony, słuchajcie! O kurde! Jestem uwięziony między drzwiami a drzwiami. Super, także łapką muszę rozwalić te drzwi. No, troszkę to potrwa, ale dobra, dobra, no, no jakby nie ma innego wyjścia, także muszę to zrobić. A te kolejne mam nadzieję, że uda mi się już otworzyć płytką naciskową. No musi, słuchajcie, bo jeżeli będę musiał drugi raz rozwalić tą łapką, to może być naprawdę niezbyt kolorowo, ale spokojnie, jesteśmy wytrwali, tak? Są ludzie, co uciekają z więzienia, nie wiem, 10 lat. I teraz tak, o! Dobra, udało się. Udało się. Także na spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Teraz, mordy, ja mam pomysł. Musimy uważać, bo Elviso jak najbardziej może cały czas pilnować wyjścia. Także wiecie co? Kurde, tu jest obsydian. Tędy się, słuchajcie, nie wydostanę. Tędy też się nie wydostanę. To jest, słuchajcie, dziwne, dziwnie zbudowane więzienie. Czy tędy można wyjść? Kurde, też średnio. Okej, wiecie co? Ja mam pomysł. Wejdziemy sobie tędy. Teraz może, słuchajcie, tak, to jest świetny pomysł, uciekniemy tędy, patrzcie. Wejdziemy na tę wieżyczkę i dzięki temu, o kurde, czy on do mnie teraz strzelał? Ej, wow! Wow, nie wiem, słuchajcie, gdzie on jest, może to był też jakiś szkielet, ale dobra. Patrzę, przechodzimy sobie tędy, pykson. Teraz wchodzimy sobie na górę. Dobra, dobra, słuchajcie, chyba jesteśmy wolni. I teraz tak, Elviso. Wow, dobra, nie ma go, nie ma go, myślałem, że to jest ten kwiatek, teraz patrzcie, mogę sobie wyjść. Nie! Dobra, udało mi się uciec. Czy on do mnie naparza? Słuchajcie, czy Elviso do mnie gdzieś strzela, bo ja go nie widzę tak naprawdę, ale wiecie co, dobra. Podaj się! Wow, nie, nie, dobra, słuchajcie. On mnie goni, dobra, słuchajcie, uciekamy. Uciekamy w stronę Bobowic, mordeczki, tam zbierzemy itemy, tam zbierzemy arsenał, jakoś to ogarniemy i po prostu ja odbiję, słuchajcie, Milanowice. Nie wiem w jakim celu, nie wiem jakie on ma, jakie intencje, ale obiecuję wam, że odbijemy Milanowice i po prostu pokażemy Elvisowi, gdzie jest jego miejsce, także mordy, subskrybujcie kanał, bo dzisiaj jest live'ik, także musicie oczywiście na nim być, bo wbijamy 200 tysięcy subów właśnie na tym live'iku, także subskrybujcie, żeby niczego nie przegapić, wbijacie na mój dodatkowy kanał, do następnego, yo!